Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinek już z bazy, więc trzeba coś ugotować, upichcić, no bo taka jest tradycja tego kanału. Przykro mi, że nie zdążyłem Wam nagrać, jak Strejlek gotuje zupę, a dokładnie rzecz mówiąc zalewa zupkę chińską. Po zupce chińskiej czas na kwaśne owoce z słono-ostrymi przyprawami, od których się nie tyje. Dużo witaminy C i ogólnie zdrowe. Po posprzątaniu mieszkania Strejlek się przebrała w kolejne ciuchy. Ja nie wiem, ona ma taką małą torbę, ile ma tych ciuchów jeszcze tam. Nowych, takich, których jeszcze nie ubiera, albo robi nowe kompozycje. Mam jajka. Zrobiłem sobie sałatkę z buraków, które ugotowałem. Tutaj mam pomidory, tutaj mam pokrojone pomidor, papryka czerwona i cebula. Mam te chlebki, też nany, czy ciapaty, jak to się tam nazywa. I robimy jajka zasmażane z tym, co mamy. Dobra, słuchamy bazy i tu mamy sałatkę z tego i moją jajecznicę. Sałatkę z buraków. Zjedzone, Strejlek zmywa, czyli kolej rzeczy zachowana. I znowu po nocach w kuchni jakieś szperanie, szemranie. Soda z limonką, to dobre, polecam wszystkim. Witam dnia kolejnego. Dzień kolejny, trzeba zrobić pranie, odpowiadam na maile, taki organizacyjny. Święto pracy, a pracować trzeba. Na żadnego grilla czy majówkę się dzisiaj nie wybieram, ale może zrobię live'a majówkowego dzisiaj na kanale, zobaczymy. Tak czy inaczej wczoraj wrzuciłem 2 filmy i na dzisiaj nie mam filmu. To, co dzisiaj nagrywam, to jest na bieżąco, to jest takie prawdziwe daily, tak więc nawet dzisiaj mogę zapowiedzieć tego live'a, jak tylko będę miał decyzję, o której robić i czy robić, to jeszcze w tym odcinku Wam powiem, o której będzie dzisiaj live. No jak już mówię, że będzie, to niech on będzie majówkowy, taki o niczym. No i zapraszam wszystkich, a ja w tym odcinku jeszcze dzisiaj Wam powiem, o której godzinie. Jest Australia na czarno. Przyszło do zapłaty, no mieszkanie to 400, to zawsze tyle samo, nie? Ale za prąd 141, proszę Państwa. A to jest wynik tego urządzenia. A i tak mnie z reguły minimum tydzień nie ma mnie w mieszkaniu. Czyli to jakby przez 3 tygodnie nabił, nie? Bo to głównie klima, tam 90 parę procent to klima bije to, nie? To nie światło. No i co, chciałbym wyjść coś jeszcze dograć, ale urywanie chmury. Skuter mi się wczoraj przywiózł, znaczy przywieźli, jak jeszcze mnie nie było. Pralka chodzi. Jasne. Słuchajcie, pada jeszcze mocniej, tak więc na pewno nigdzie teraz ani nie wyjdę. Tak więc nie będzie jak coś dograć. Zobaczymy. Deszcz pada, no nie ma jak tu zjeść te owoce kwaśne z solą i papryką. Zupka chińska, dobra, nie ma tu co nagrywać, nie wiem co on robi. Dobra, Strejlek jedzie do siebie, to trzeba jej windę otworzyć i ja później może też jeszcze gdzieś wyjdę, bo przestało padać. Słuchajcie, jest decyzja, live dzisiaj o 17:00 czasu polskiego i teraz idę, przestało padać, przetestuję sobie skuter i przejdę się po dzielnicy, zobaczę co tam słychać, nagram jeszcze kilka sekwencji dla Was i będziemy kończyć tego vloga krótko, bo wczoraj poszły 2 filmy, kto nie widział wczorajszych filmów, cofnijcie się, teraz wróciłem, to wiecie, trochę jest roboty takiej organizacyjno-sprzątaniowo-powrotnej, a tak jak mówię, 17:00, dzisiaj niedziela, live ze mną na kanale Raport z Akcji. Tymczasem idziemy na zewnątrz, chodźcie ze mną. Hello, mój skuter tutaj akurat jest zaparkowany. Facet robi tutaj jedzenie. Nasz ochroniarz, stróż. Zobaczymy od pierwszej. Pali. Tu ma kuchnię. O, i sobie rybkę tutaj robi. No, good fish. Tu ma ryż, sałatka z papai. Cały czas siedzi, nie wychodzi. Podjechałem na stację. To już mam nadzieję, że nie będzie wycieku. Nawet się street food tutaj pompuje. Tu człowiek rozwozi węgiel drzewny, jakby ktoś chciał kupić. Tam chłopy z drabiną pojechały, a ja szukam kawiarni. O, jestem w fajnej kawiarni. Tu na zewnątrz będę chciał usiąść zapalić. Przy głównej ulicy, przy samym Russian Markecie, mała kawiarenka, ale można też coś zjeść. O. Niedrogo. Trochę ruchu ulicznego wam nagram. Tam się więcej dzieje. Zaraz market będą zamykać. Będzie 1 maja. Dziwne w ogóle, że to otwarte. Mikroskopijne, ale ładnie podano. Słuchajcie, zostawiłem skuter pod kawiarnią. Idę się przejdę. Coś się tam fajnie dymi. Zapachy dobre, pierwszorzędne. Street food. Dalej dymy to z grilla. A to jakaś bułeczka się robi. Chłopy jedzą, tak tuktukarze. Takie chobaniny fajne. Także jestem tutaj na takim targowisku. To wam pokażę trochę o ryby. Muszę uciekać też, bo korek tworzę, jak się zatrzymuje. A tu widzicie, że jest taki ogólna zadyma, nie? Kiełbasy ich takie... Już na mnie trąbią. Rybki suszowe, kiełbasy kolejne. Pożywka. Dobra, zawijam się na bazę i widzimy się o 17:00 dzisiaj na live'ie. Kto przeoczył live'a, może się cofnąć, będzie oczywiście zapis. Ja już wróciłem do siebie, powoli będziemy kończyć ten odcinek. Może jeszcze wam pokażę, żeby klamrą zamknąć ten przedstawienie, jak znowu na wieczór robię sobie jajecznicę, bo taki mam plan. Muszę wpierw nakręcić pieprzu i soli. Zawsze sobie robię taką mieszankę z ziaren, z kryształków soli i ziaren pieprzu, żeby na świeżo w miarę było, nie? Sól himalajska, możecie używać morskiej, kłodawskiej. Pieprz został dodany, nam mniej więcej pół na pół, tak ja lubię dużo pieprzu. Zakręcamy wieko i co? Wstawiamy i mielimy. No i to się nam nie tylko zmieli, ale i wymiesza, nie? Taki teraz czuję intensywny zapach pieprzu. A będzie to dziś jajecznica taka najbardziej tradycyjna, czyli pomidory. Jest tam trochę papryki, bo zostało. Jest też cebula, 4 jajka. Jako tłuszczu oliwka z oliwek. Słuchajcie, dobra wiadomość dla was, że ja zużywam wszystko, co mam w lodówce. To już jest końcówka praktycznie. I kończymy z gotowaniem w domu. No bo to zawsze gdzieś wyjść, lepiej się przejść, więcej kontentu, a też trzeba trochę linii załapać, także ostatni raz w tym może nawet miesiąca mamy 1 maja. Z tej okazji też wam życzę, a szczególnie wszystkim ludziom pracy, miłego wypoczynku i sukcesów w pracy. Tak więc zaczynamy. Cyk. Na rozgrzaną patelnię idą warzywka. Pamiętajcie, od razu zalewamy, przynajmniej po jedzeniu sobie pozmywamy. Moja bardzo klasyczna jajecznica prezentuje się tak: 4 jajka, cebula, trochę papryki, pomidory. I oczywiście sól, pieprz. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wszystko już jest pozmywane. Ja się przygotowuję do live'a z Wami. No i nie zawsze jest super ciekawie, bo nie zawsze jest ciekawy dzień, nie zawsze jestem na wyjeździe, nie zawsze mogę Wam pokazać coś innego, co do tej pory nie pokazywałem. Zwykłe daily vlogi mają ten charakter. Tym niemniej, łapka w górę, komentarz i do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć!